Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. Na gali KSW-59 powalczą bracia Rajewscy, więc dzisiaj omówimy sobie w jednym filmiku oba te pojedynki. I może zaczniemy od pojedynku Sebastiana Rajewskiego z Sawo Laziciem. Bardzo fajne starcie, tutaj na samym początku już zapowiada się niezła bitka. Obaj zawodnicy lubią wymianę ciosów i obaj w KSW pokazali się już z dobrej strony. Jak pamiętacie, Sawo Lazić zastępował Milosa Janicicia w starciu z Michałem Michalskim na KSW 48. Był o krok od wygranej z Michałem, mimo że do walki praktycznie się nie przygotowywał, a posłał tutaj właśnie Michalskiego na deski. Było też niezwykle trudno go ubić, więc jest to kawał twardziela i zawodnika, który naprawdę będzie w stanie nawiązać dobrą bitkę z Sebastianem Rajewskim. Obaj zawodnicy są podrażnieni tymi porażkami, bo ile jeszcze Lazić w tej ostatniej walce znajdzie kilka plusów, tak Sebastian nie ma czego szukać, bo walka zakończyła się zanim tak naprawdę się zaczęła, więc będzie trzeba po prostu zamazać tą porażkę dobrym występem, a może równie efektownym nokautem. Na pewno jest w stanie to zrobić, no ale właśnie rywal, którego dostał, myślę, że tak naprawdę chce zrobić dokładnie to samo, a potrafi przyjąć, czego już nie można powiedzieć właśnie o Sebastianie. Oczywiście Sawo Lazić też przegrywał przez nokauty, raz z Soldiczem, drugi raz w walce właśnie z Michalskim, ale pamiętajmy, że było to w kategorii półśredniej, kategorii, gdzie te ciosy naprawdę ważą sporo, a tutaj ta walka odbędzie się w wadze lekkiej, więc na pewno te ciosy będą troszeczkę słabsze, ale też warto pamiętać, że ta odporność na ciosy też będzie dużym plusem dla Czarnogórca. Znów Rajewski na pewno w tej stójce jest nieuchwytny dla wielu, podobnie jak Saladin Parnas, ale tak jak i Francuz, w końcu został tutaj Sebastian też złapany, tak, przez Sobiecha, był właśnie ten pojedynek z Filipem Page'em, więc na pewno też nie można tak definitywnie powiedzieć, że Sawo nie będzie groźnym przeciwnikiem, bo nie ukrywajmy, jest to dla niego duża szansa, ale też prawdopodobnie ostatnia, więc musi ją wykorzystać, aby się w tym KSW utrzymać. A żółtodziobem też nie jest, wie jak walczyć, ma tak jak i Sebastian 15 stoczonych walk, z czego 10 wygranych, więc ma o jedną wygraną więcej właśnie od Rajewskiego, może gdzieś ta przerwa też będzie tutaj odgrywała większą rolę, ale myślę, że bardziej istotne będzie przygotowanie, jeśli tutaj Lazić dostał odpowiedni czas, to na pewno będzie w stanie dać dobry pojedynek. A zarówno Aleksander Ilić, jak i właśnie Sawo często trenują w UFD Gymie, więc tutaj trzeba podkreślić, że bardzo mocno przykładają się do tych treningów, szukają tych sparring partnerów, takiego ciągłego rozwoju, więc na pewno można się spodziewać dobrej dyspozycji. No wiadomo też, że zarówno Sebastian, jak i Sawo mają zbliżone doświadczenie, potrafią nokautować, znają smak porażki, więc faworyta bym nie wskazał, bo zawodnicy no walczą inaczej, tak? Sawo to bardzo charakterny zawodnik, który wprowadza do pojedynku troszeczkę chaosu, takiego kontrolowanego, więc jest bardzo nieprzewidywalny. Raju jest znów opanowany, metodyczny i skupiony na robocie, co też jest bardzo istotne, szczególnie w tych walkach, gdzie jeden cios może zgasić światło, więc pytanie, no kto lepiej wejdzie w ten pojedynek, ale na pewno Sawo będzie jednym z najgroźniejszych rywali Sebastiana. Myślę, że na pewno jest groźniejszy niż jego 5 ostatnich pokonanych rywali razem wziętych. I naprawdę na ten pojedynek będę bardzo mocno czekał. Ale na karcie walk mamy jeszcze Łukasza Rajewskiego, który to znów konfrontowany będzie z Mateuszem Legierskim i to uważam za bardzo fajne starcie. Oczywiście gdyby Mateusza zestawiono z kimś wyżej notowanym, to nie byłoby nic złego, bo przecież Legierski to mistrz czeskiego oktagonu, więc gdzieś ten tytuł pozwala mu się mierzyć z naprawdę wysoko notowanymi zawodnikami, ale po ostatniej walce na pewno tego typu przeciwnik będzie fajnym testem. Wiadomo, że Raju to nie jest może top wagi lekkiej, ale z tymi mocnymi postaciami się mierzył, więc na pewno widział i przewalczył więcej niż Legierski i z tego właśnie powodu będzie to rywal trudny, bo nie ma nic do stracenia w przeciwieństwie do Legierskiego, który jest niepokonany i który jest mistrzem innej federacji, więc rokuje tutaj bardzo dobrze. W
ostatniej walce Legierski pokonał Francisco Barrio, który znów wygrał z Bartkiem Cooperą, który to na deski posłał Rajewskiego i była to bardzo wyrównana walka między nimi. I o ile właśnie Barrio wymagał takiej zabawy w parterze, tak Rajewski będzie mocno stawiał na tę stójkę, więc fajnie będzie Legierskiego w takich wymianach zobaczyć, bo tymi nokautami przecież sypał. Coopera pokazał, że Rajewskiego da się trafić, więc na pewno będzie to ciekawy test dla obu zawodników, przede wszystkim właśnie dla Legierskiego, bo na pewno po nim oczekujemy więcej, ale jeśli ten pojedynek zwycięży Łukasz, no to powróci do tej gry z najlepszymi. Był czas, że Rajewski odbudował się po ZKSW, wrócił, wygrał walkę z Romanowskim, później stoczył mocny pojedynek z Saladinem Parnas, który w żaden sposób go nie cofał, a wręcz pokazywał, że naprawdę Raju prezentuje bardzo świetny poziom. Następnie poddał Leo Zulicia, wydawało się, że teraz już będzie tylko szedł do przodu, a przytrafiły się trzy porażki w Cage Warriors, Babilonie, ACA. Teraz wygrał dwie walki, ale też nie były one idealne, bo zdarzały się w nich trudne momenty, więc też to będzie bardzo trudny sprawdzian dla Łukasza i na pewno jest to możliwość takiego wskoczenia na wyższy level, bo jednak od lat na pewnym poziomie się utrzymuje. Rajewski stoczył więcej walk, bo ma o 3 zwycięstwa więcej i 6 porażek i tutaj w tych trudnych sytuacjach na pewno to doświadczenie będzie pomagało. Za to Legierski ma serię wygranych, nie poznał smaku porażki i na pewno nie będzie chciał jej teraz poczuć, więc myślę, że również może być to interesujący, bardzo zacięty pojedynek, ale chyba najtrudniej będzie go wytypować, no bo zdarzyć się tutaj może absolutnie wszystko. Oba te pojedynki bardzo mi się podobają, chociaż kupił mnie Sawolazić tym swoim występem na gali KSW 48, więc gdzieś bardziej elektryzuje mnie jego starcie z Sebastianem, ale tak jak powiedziałem, Łukasz Rajewski to bardzo dobry test dla Legierskiego przed tymi walkami z czołówką wagi lekkiej, więc też super. Zresztą cała karta walk jest bardzo fajnie zestawiona, nie ma się tutaj do czego doczepić przy okazji tej gali. Myślę, że się ze mną zgodzicie, no ale właśnie jestem ciekaw, co wy myślicie o tych pojedynkach. Komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Trupiciel, trzymajcie się,